żywego pragnie moja dusza. Pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Rozpływa się we mnie moja dusza, gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu w świątecznym orszaku wśród radości i chwały. Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na Twą górę światło i do Twoich przybytków. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością. I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni. Boże mój, Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech będą przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej będzie wracał, by mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie.